Następnie po godzinie 15 włocławski przegląd artylerii czarnoprochowej. Przed 16 pokaz rycerski. Będą konkursy m.in. dla dzieciaków. No a po 16 kolejny występ kapeli z szacunkiem i projektu Moja Piwnica. Także mnóstwo tych atrakcji o godzinie 17.30. Polskich ochotników, którzy skradają pozycji niemieckich, tak by uzyskać efekt zaskoczenia. Na to liczyła strona polska w listopadzie 1918 roku ze względu na nierówność sił, uzbrojenia oraz wyszkolenia. Nie wiem, jak chcesz to wejść na taszkę i przyjeść tutaj na ten piknik. Aha, nie dobrze, bo myślałem, że może tu przyjedziesz i ten. A ja też nie wiem, że tu przyjedziesz, no. Popatrzę, siedzie. Bo... Ja to kiedy jedziesz, ja? W poniedziałek? Aha, ale... Ale to naprawdę. A co? Nie, to są ślepe strzały. No dobra, Paweł, to. I mogą podejść, bo ich to zastrzelają. Cała prawda. I w krótkim czasie udało się zająć najważniejsze punkty. Nie udało się tylko zapobiec zniszczeniu sprzętu telefonicznego w domach. Nie mogą być miny, bo by nas zabijały. Albo i na przykład. Ale tak, no. To też nie tak. Ej, udaje te umarł. Udaje. Tak. Proszę?
Ale on nikt nie pokazał. Się chowałem za dołami. Dlatego. A oni są odsłonięci. Cała prawda. Co tam ma? Dlatego tam wczoraj to przyszedłem. Dzisiaj już odjeżdżają, także nie przyszli. Ale są fajne, prawda? Grzesiu ten tu chodzi. On tutaj był i tam to są takie przewrotne wiersze. Ale wiesz, ja już wiedziałem wcześniej, że Stasia nie wezmą, że nie ten peset zostanie. Tak? Tak. A muszę iść do Stasia, żebyś nie zrobił. Tak, jeszcze dwie miny. Nie, tam chyba są cztery, trzy. Ale oni się specjalnie chowają z grzybami, żeby niech je zabijało. No właśnie. Na tych starych nie chcę. Zobacz. Kuca. Hej, halo, gostek. Chowaj się lepiej za wodę. Ej, ale... Ej, tam się próbują zestrzelić tych, a tam ci trzymają skierowane całe ogień na nich. Marek był...1918 roku ochotnikom polskim udało się zająć większość Włocławka. Do gwałtownej wymiany ognia doszło w rejonie bulwarów, gdzie Niemcy bronili dostępu do barek wyładowanych sprzętem i oporządzeniem wojskowym. Kartki pozostawały, a oni tam... Janczyk, tu zobacz, na koniec. Tak, koniki. Oni też mają pistolety. A mi się wydaje, że on ma taki sam pistolet. Akcje są nie. Ej, to czy czemu on był zejdź, bo zaraz się złapał? Ale czemu oni nie strzelają? Ej, tamci schowali się do lasu, a tamci strzelają. Zobacz, widać, że oni tam widzą, bo widać, że nie co o to wiesz. On to ludzi nie poznaje, jak jego nie zaszedł. W trakcie walki w rejonie bulwarów zginęło dwóch ochotników walczących po stronie Polski. Jednakże wobec ogólnego niepowodzenia w nocy z 12 na 13 listopada ostatnie oddziały niemieckie zostały zmuszone do opuszczenia Włocławka i wycofania się do Torunia. Tak więc pierwszy dzień niepodległości w naszym mieście to był 13 listopada 1918 roku.
wydarzenia zatem powinniśmy formować pierwsze oddziały regularnego Wojska Polskiego. Jeszcze w dniu 11 listopada rozpoczęto tworzenie 4 szwadronu Dzieci Kujawskich 4 Pułku Ułanów, a następnie 1 Włocławskiego Pułku Piechoty, późniejszego 31 Pułku Piechoty Strzelców Kujawskich. Thank you.